już następny dzień jem sobie właśnie ryż na mleku, bo wczoraj byłam w Lidlu i pierwszy raz widziałam te takie wiralowe na TikToku zupki chińskie. Te z buldaka. Nie wiem, co się nazywa, czy jakby to się dalej zalicza do zupek chińskich, czy to już jest coś bardziej takiego advanced. Ale kupiłam dwie i jedliśmy wczoraj ze Zbyszkiem. Ja ich trochę nie doceniłam, bo wrzuciłam je na story i dużo osób mi odpisało, że one są strasznie ostre i generalnie wszyscy o tym mówią i jakby o tym wiedziałam, ale my też bardzo dużo używamy azjatyckich przypraw i raczej jemy na ostro i mówię, wsypmy cały sos. We can take it. Turns out we can't. Kupiłam cztery, wczoraj zjedliśmy dwie. Wzięliśmy tą najbardziej, w sensie nie tą najbardziej ogólnie ostrą, tylko tą taką jakby zwykłą czarną i tą najmniej niby ostrą. I zostały nam jeszcze dwie i ja chciałam zrobić je dzisiaj, ale tak źle się czułam po tamtym ostrym, że myślałam, że zejdę z tego świata. Robię zadania na jutrzejszego kolosa z angielskiego. Zazwyczaj zostawiam sobie po prostu wszystkie zadania z ćwiczeń na sam koniec i robię je przed egzaminem i na tym polega moja nauka. Także się za to zabieram. Chciałabym w miarę wcześniej skończyć, żeby jeszcze dzisiaj iść na siłownię, bo będę prawdopodobnie na weekend zjeżdżać do domu. Dzisiejsze kolokwium z kultury języka poszło mi dobrze. Dostałam 4+ i jestem w pełni już satysfakcjonowana z tej oceny, bo jechałam tam rano z zerową wiedzą. Także i tak noszę już tą bluzę. Nie wiem, który dzień. Jakby dostałam ją na święta i to jest bluza z Noszę Sztukę, ta chyba jedna z pierwszych, które powychodziły. And I love it. Nie sądziłam, że one naprawdę są takie super, jak wszyscy mówią, ale są. Zawsze wyglądałam głupio w kapturach, but that's okay. Jak jest sesja, to tak właśnie wyglądają studenci. No. Wiecie, co w ogóle się okazało? Ja byłam pewna, że Mean Girls, bo premiera światowa była 5 dni temu. I ja byłam pewna, ja byłam przekonana, w ogóle nie zwracajcie uwagi na moje okrutne paznokcie, ale będę je robić przez weekend. I byłam przekonana, że premiera Mean Girls jakby jest wszędzie. Jakby jest światowa premiera i ona jest po prostu. I wchodzę na repertuar kina, bo chciałyśmy iść z dziewczynami na Chłopca i Czaplę i później na Mean Girls. I okazało się, że nie grają tego. I że premiera będzie dopiero 15 marca. Co jest jakby za 2 miesiące. Ja nie wiem, o co chodzi. W ogóle tak jest teraz cały czas, że w Polsce te filmy wychodzą dużo później. I jeśli to jest miesiąc, to jest w ogóle cud, bo po prostu one wchodzą strasznie późno. I jestem zła, bo naprawdę się nastawiłam, że już zobaczymy tam Mean Girls teraz. Mam właśnie jutro egzamin, później mam na przyszły tydzień esej i dwie postacie, dwie takie treatmenty, postacie ala do oddania. Później mam właśnie egzamin z wykładów i później mam jeszcze 2 eseje do napisania. No, to tyle i taki little update, cause prawdopodobnie utnę sobie jeszcze drzemkę teraz. Generalnie uczenie się w łóżku to nie jest zbyt dobry pomysł, bo mi się chce spać. Jedzenie w łóżku też nie jest dobry pomysł, bo generalnie po jedzeniu mi się chce spać, a co dopiero po jedzeniu w łóżku. So she's the egg person, she's the egg, she's the egg person, she's the egg person. Generalnie okazało się, że jeden esej muszę wysłać dzisiaj do 18. W sensie wiedziałam, że on jest do dzisiaj, ale i mamy zrobić analizę gatunkową jakiegoś wybranego czegokolwiek. Ja planowałam napisać o Akademii Dobra i Zła jako powieści fantastycznej, przygotowej, baśniach, this type of shit. Także wychodzi na to, że muszę to zrobić. Stało mi to i jeszcze muszę przepisać jedną pracę, bo pisałam ją odręcznie. To jest mój sposób czasem, jak nie wiem, co napisać. A mieliśmy wymyślić historię do jakby świata, który tworzyliśmy przez cały semestr na jednych zajęciach. W sumie wszystko? Nie. Co ja gadam, mam jeszcze 2 eseje do napisania i jeden egzamin. I skończyłam przecież czytać Panią Bovary, którą mieliśmy ostatnio na zajęcia i w sumie muszę się tym podzielić, bo na początku byłam do niej mega zniechęcona. Strasznie mnie znudziła przedmowa, po prostu na niej zasypiałam cały czas. Ona miała chyba 23 strony, a ja czytałam to kilka dni. Ale później już w sumie była fajna i zaczęła się bardziej rozwijać. Nie wiem. Pray for me, I guess.
Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że jestem w ogóle w domu rodzinnym, także w ogóle mi się nie chce nic tutaj robić, bo ja już nie czuję się tutaj, jakbym miała jakiekolwiek obowiązki, bo przyjeżdżam tu, wiecie, jak gość. Jakby ja nie wiem, o co chodzi. No nie wiem, chyba podkurzam, wiecie, bo nie chcę się pisać tego tekstu. Zrobię sobie jakiś szkielet i podkurzam. Nagrałam te głosówki, żeby nie iść pisać i wszyscy dobrze o tym wiemy. Nagra 20 minut, a ja nic nie zrobiłam przez ten czas. W ogóle Students Math. Jak zaczniesz essay tydzień wcześniej, to piszesz go tydzień. Ale jak zaczniesz go jeden dzień wcześniej, to piszesz go tylko jeden dzień. No tak naprawdę to nie mam jeszcze nic napisane. Zanim to jeszcze raz przeczytam i poprawię, będą 4 godziny po terminie, but that's okay. Edytująca ten film i chciałam tylko powiedzieć, bo jakby w całym tym omoku sesyjnym nie wypowiedziałam się w ogóle na temat Chłopca i Czapli, a był to naprawdę, naprawdę przepiękny film i chciałam tylko powiedzieć, że polecam wszystkim. Nawet jeśli nie jesteście generalnie fanami Studia Ghibli, musicie się stać, bo filmy Studia Ghibli są niesamowite. I ten był naprawdę, naprawdę był wspaniały, w ogóle się nie zawiodłam. Filmy Studia Ghibli nigdy mnie nie zawodzą, więc cały soundtrack był cudowny i cała koncepcja i naprawdę był przepiękny. Sobie właśnie przyszłam teraz zrobić tutaj drugie śniadanie, więc I need it. I zdaję mały update. Było mi do napisania dwa teksty, które na razie olewam, bo mam je dopiero do końca sesji, czyli mam jeszcze na nie co najmniej 2 tygodnie. I jeden egzamin, który mam w poniedziałek i okazuje się, że trzeba było na niego zrobić dużo więcej niż myślałam, więc fun. Nie wiem, czy to przez to, że przeczytałam ostatnią książkę w 2 dni, czy nie wiem, czy ogólnie jakąś moją pewność siebie, ale mam wrażenie, że jestem w stanie przeczytać wszystkie teksty, które trzeba było przeczytać przez weekend. Przez sumie 1,5 dnia, bo zostało mi jeszcze 1,5 dnia. A zagrałam na razie Edgara Allana Poe i na dzisiaj mam jeszcze ambitne plany zrobienia Emily Dickinson, Williama Blake'a, Shakespeare'a, sonetów. Tutaj są wybrane akurat nie wszystkie, więc mam w miarę wybrane już i tylko muszę je ogarnąć. A oprócz tego chcę zrobić jeszcze Burzę, też Szekspira i Życie jest snem, bo to są 2 teksty, oba mają około 80 stron, więc myślę, że jestem w stanie je dzisiaj przeczytać, bo są naprawdę krótkie. I jeśli zdążę, to chcę zrobić jeszcze Szkarłatną literę i Przygody Gullivera, ale je robię tak bardziej obieżnie, bo nie mamy... Już myślałam, że kot spada z balkonu. Wtedy na jutro zostanie mi Beowulf, Iliada, Frankenstein, którego jakby zastanawiam się nad przeczytaniem. Bo jedną z tych dłuższych powieści, które mi zostaną, chcę jutro przeczytać. I zastanawiam się właśnie nad Frankensteinem, bo z niego jest całkiem dużo zagadnień. I chyba tyle, chyba że jeszcze czegoś nie pamiętam. Nienawidzę próbować rzeczy i jeśli mam wrażenie, że mogą być zepsute, to mnie strasznie obrzydza i boję się tego. Nie, wydaje się okej. No, a dzisiaj jeszcze fajnie by było. Mam taki ambitny plan, żeby iść na Piękne Istoty z Emma Stone, bo ja uwielbiam Emma Stone i każdy film z Emma Stone, I just love her. I fajnie było jakby
mi się udało, bo też w poniedziałek mam potem egzamin, a później najprawdopodobniej pojadę na miesiąc do domu, bo skończy mi się sesja taka, że będę musiała przychodzić.